Siemaneczko, z tej strony MTP. Dzisiaj wybudujemy sobie domek na drzewie, a dokończeniem tego zajmiemy się kiedy indziej. Muszę powrócić z pełną parą do The Foresta. Muszę się uwinąć, bo dzisiaj mam zamiar jechać do kina. Muszę się uwinąć z odcinkiem. Może zdążę go wrzucić. I ogólnie, co ja dzisiaj planuję, może powiecie. Dzisiaj planuję wybudowanie domku na drzewie. Ale na sam najpierw muszę coś zjeść. Czekajcie, ja się wrócę coś zjeść, bo jestem głodny, jak widzicie. Wrócimy się zjeść. Nie wrócimy się zjeść, tylko wrócimy zjeść, tak. Bo zaraz tu, o Marcel, co ty będziesz siebie jadł? Nie, nie będę siebie jadł. A to ogrodzenie skończymy najwyżej kiedy indziej. Ale i tak mi się wydaje, że z czego innego je zrobimy. Wiecie, bo no... Gdzie tu mam suszarkę na mięso w ogóle? Ja mam w ogóle coś do jedzenia? Mam, ale bym musiał upiec. To zaraz... zrobimy sobie... Dobra. Co to jest w ogóle? Dwie deski, dobra. Dwa patyki, sorry. Pyk. Dobra, mamy dwa patyczki. Bo ja jestem naprawdę, ale to naprawdę głodny. To drugie też sobie upieczemy na wszelki wypadek. I ogólnie, dzisiaj poszukamy sobie jakiegoś miejsca na domek i w tym odcinku chyba go nie wybudujemy, ale zaczniemy jego budowę. Czekajcie, się zjem. O nie. O nie. Straciłem ten. Fuck. Straciłem mięso. No nie mam już mięsa. Muszę coś do żarcia zdobyć, ale najpierw się pójdę napić. Tam miałem chyba swój wodopój. Tam chyba zrobiłem oznaczenie wodopoju, ale nie jestem do końca pewien. Ale chyba tak. Słyszę kanibali, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje, aczkolwiek nie wiem. I też w ogóle podsyłajcie mi w komentarzach propozycje, co mógłbym zrobić w kolejnym odcinku. Dobra, walić tą skrzynkę. Przydałaby mi się skrzynka, gdzie byłby dynamit. Takie coś by mi się przydało. A wiem, że coś takiego jest, bo ostatnio widziałem. O, w sumie tutaj mamy wodopój. Dobra, teraz się trochę zakrztusisz. O, w mordę, myślałem, że mnie kanibal zaatakował. Ale jednak nie. Teraz wróćmy, to znaczy nie wróćmy, ale sobie zróbmy... Gdzieś tak blisko naszej osady zróbmy sobie domek na drzewie. Bo nie chciałbym tak z tym całym materiałem tak latać na okrągło. Domek miałem tutaj? Nie. Domek miałem bodajże tam. Odpocznij się stary, bo widzę, że zadyszki dostałeś. A nie, ja to pootwierałem, dobra. Myślałem, że to jest zamknięte. A to jest otwarte, otwierałem to przed chwilą. Nawet się nie zorientowałem. W sumie to mi się wydaje, że tutaj miałem swój wodopój oznaczony. Nie, tu miałem osady, tak. To domek na drzewie. O, tu będzie idealne miejsce na domek na drzewie.
Nieco chyba ozdoby domu. Ale się wystraszyłem. O, to jest chyba to. Dobra, tylko gdzie to teraz? O. Cholera, nie mam liny. A miałem linę. Co to jest potrzebne? 18 patyków, 29 drewna. O, 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 o! A ty jobana, ty. Spinkoliła mi. Wybudujemy sobie to może dzisiaj. Znaczy nie może, tylko... No może. Bo nie będę zapeszać, że wybudujemy to dzisiaj. Ale zobaczymy. W ogóle liny się chyba z wioski kanibali mogło, można było ukraść. Z tego, co mi się wydaje. Ja miałem dzisiaj oznaczoną wioskę kanibali. Tylko właśnie nie wiem, gdzie ona jest. Tu jest problem właśnie. Dobra, tnij to drzewo, tnij. I w ogóle, jeśli chcecie częściej deforesta, to wiecie. Wiecie jaki mamy deal, nie? Im więcej łapek pod odcinkiem, tym więcej odcinków z Foresta. To jest proste i logiczne. O, leci! Pyk! Ale wyjebało drewo. Jak starczy nam czasu, to może jeszcze właśnie pykniemy sobie, znaczy pójdziemy podwędzić tą jak to się nazywa? To pójdziemy podwędzić te... No cholera, mam to na końcu języka. Liny, o! Pójdziemy podwędzić liny z wioski kanibali. Ale tak nam... A, się pindol. Ale tak nam starczy... No, jobana. Dlaczego ja mówię, wiesz, dlaczego ja w ogóle mówię jobana? Wy mi powiedzcie, czajcie. A się pierdzielcie. W ogóle Forest mnie... W ogóle dawno nie grałem w The Foresta. A bardzo lubię tę grę. Mam nadzieję, że wy też lubicie tę serię na moim kanale. Jeśli tak, to zostawcie łapkę. Ktoś mnie zaprasza do gry. Niestety ja czasu nie mam. A tutaj muszę budować! Uwaga, leci! O, to będzie po prostu piękny domek. Ja wam mówię. Ja już się w nim zakochałem. Tylko szkoda, że nie można tak za bardzo wzbudzać swojej kreatywności, jak to było za czasów Minecrafta. Teraz wy wszyscy pewnie w komentarzach mnie oplujecie. Czasy Minecrafta jeszcze nie przeminęły, bla bla bla. A mój brat gra w Minecrafta, bla bla bla. Ale nie, chodzi mi o to, że
Szkoda, że nie można uruchomić takiej własnej wyobraźni, żeby wybudować sobie na przykład domek na drzewie na własne widzimisię. Takie coś by było fajne. A to jest chyba niemożliwe w deforeście. Dobra, prawie. Prawie już jest zrobione. O, akurat ostatnim uderzeniem. Pierdzielło. Ej, o dobra. Już myślałem, że słyszę kanibali. Ale bym się wkurzył. Jak na swoim prywatnym save'ie chciałem wybudować domek na drzewie, to w kółko mnie te skurczybiki odganiały. I było, był problem, wam powiem. Uwaga, leci! Sarny, wszystkie sarny z drogi! Tylko to jest najgorsze, że też te drzewa tak wypieprza gdzieś tam head daleko. No i widzicie? Tyle drewna mi się zmarnowało. Gdzie to leży? O Boże! Mam nadzieję, że mi z tego pieprzone patyki nie wypadną. Bo tak czasami bywa, kurde, w deforeście. Ale breakdance'a zatańczył, kurde. Tak daleko od tego domku odeszłem, nawet żebym się nie skapł. Cześć, co tam jeszcze? Patyki jeszcze, tak? Dobra. Żebym nawet nie wiedział, że tu jeszcze patyki są potrzebne. Czekajcie, w sumie ja sobie tym wózkiem przejadę. Ja sobie nim przejadę i sobie go tutaj zostawię. Dobra. O proszę, tutaj mamy patyczki. Nasze kochane, które pomogą nam w dokończeniu domku na drzewie. Proszę, patrzcie jak ślicznie. Nie, to są krzaki. Z krzaków nic nam nie wypadnie. Przepraszam, biedne drzewko okaleczyłem. Ale trudno, takie jest prawo dżungli, kurde. Jakby tutaj gdzieś zaraz jakiś kanibal wyskoczy pod koniec budowli, to zaraz... No i mam już praktycznie postawione, tylko teraz wystarczy udać się do wioski kanibali, która się znajdowała ciul wie gdzie, ale zaraz ją znajdziemy. Podajże tam, w tamtym miejscu. W sumie jesteśmy chyba blisko wioski kanibali. Tutaj w ostatnim odcinku grabowałem te całe gunwa. Zrespiło się to? Nie, nic się tu nie zrespiło. Czekajcie, to było tutaj, prawda? Tutaj mieliśmy tą wioskę kanibali. To teraz wkradniemy się po cichutku. Ej, czekajcie. Nie, tam mieliśmy tą wioskę kanibali, z tego co pamiętam. Kurde, pogubiłem się, cholera, tak szczerze wam powiem. Tak szczerze wam powiem, może być problem.
No pięknie, idealnie, deszcz pada, nie? To jest super po prostu. Jaki jestem głupi. Dobrze biegliśmy. Dlaczego mi się w ogóle pasek energii nie... Co jest grane? Ej, nie rozumiem tego. Ja wypiłem energię i straciłem energię. Ej, to jest jakieś porytę, ludzie, ja wam powiem. O dobra, dlaczego mi to nie działało? Piłem medykamenty z energią i mi energii nie dawało, nie? No mądre, mądre to naprawdę. Mam nadzieję, że to jest tutaj, bo ja się boję, bo już się ciemno robi. Już tam chyba kanibala widziałem. To był chyba zły pomysł, że się tutaj zapuszczaliśmy o tej porze. Ej, ludzie! O, tam, dobra. O, w mordę. Trochę się martwię. Czekajcie, muszę... O nie. Cholera. Wiecie co, ja się chyba wrócę na chatę. Kurde, to ja nic nie widzę. Muszę praktycznie na stojąco grać. To był zły, bardzo zły pomysł, że się zapuszczaliśmy tutaj o takiej porze. Jasna cholera, gdzie mamy dom? O nie. Fiuty. Spierdaj! No nie. Oddychaj szybciej. Dobra. Ale jak ja się cykam. Mam nadzieję, że tam mamy dom. Coś tak czułem w głębi duszy, że to będzie zły pomysł, żebyśmy się zapuszczali w ciemny las. Kurwa. Czajcie. Uda się? Jest, udało się, dobra. Dobra, udało się. O, w mordy, tak ja już miałem pot na czole, nie? Teraz wróćmy się do wioski kanibali. To cholera, znowu jest problem, bo nie mam znowu życia. Mam batony w ogóle? Nie, nic nie mam. Ale w sumie... O dobra, daje mi to wodę. Ach, cholera. Mam nadzieję, że też jeszcze nigdzie żadne kanibale nie będą kręcić. Bo ja wam centralnie powiem, że ja mam ciary na plecach, nie?
Bo się po prostu boję, że cały ten misteryjny plan może pójść się pieprzyć, bo mogę zaraz zginąć z ręki kanibala. Zaciągną mnie, kurde, do jakiejś dziupli, do jakiejś podziemi mnie wezmą, zjedzą mnie tam, kurde, i może być problem. To nam nic nie daje, numero. Mam nadzieję, że właściciel nie ma w domu. Jest, są liny, dobra. Weźmy dwie liny. I spadajmy stąd jak najprędzej. O, baton. Jest dobrze, nie jest źle, wam powiem. Dobra, i spadajmy. I domek na drzewie będziemy mieli dokończony. Najgorsze są chyba te całe patrole z tymi... z tymi, kurde, tymi maczugami, nie? Bo oni chyba najmocniej biją. Chociaż ja jeszcze nigdy się na mutanta nie natknąłem w foreście. A słyszałem, że został taki osobnik dodany do The Forest. Ale jeszcze się na takiego kogoś całe szczęście nie natknąłem. A nie, centralnie, ja się jeszcze pocę, mam ciarki na plecach i się ten... cały telepie po tamtej nocy, bo myślałem, że nie przeżyję. No ja wam powiem, dla osób, którzy nie grają w The Forest, to ja wam powiem, że ta gra jest naprawdę stresująca. Oj, naprawdę, naprawdę. Jest stres podczas grania w tą grę, naprawdę, wam muszę powiedzieć. Czekajcie, tu slot jeden, nie? O cholera. Dlaczego mi drzewo wyrosło z powrotem? Dobra, nieważne. Na razie meczki, trzymajcie się i do kolejnego odcinka z The Forest. Cześć.